szanownego pana poznałem. A to pan ma doskonałą pamięć. Tak, to było 5-6 lat temu. Przyjechał pan do Warszawy z kanadyjską drużyną hokejową. Tak. Świetnie pan grał. Mogę, szanowny pani, polecić tylko Cygin. Jest naprawdę bezkonkurencyjny. Proszę, kino. Dziękuję. Pan, zdaje się, tu niedawno pracuje. Tak jest, proszę pana, 3 dni dopiero. No cóż to, nie wiem, czy pan wie, jak mnie czesać. Pan Antoni już wiedział. Tutaj loczki. No, panie będzie łaskał uprzejmie zająć się lekturą. Wszystko będzie zrobione bez zarzutu. No dobrze. Więc kiedy ostatecznie wyjeżdżasz do Zakopanego? Sama nie wiem. Pogoda ta niepewna. O, myli się, szanowna dobrodziejka. Wyż barometrycznie idzie lekko na południe, prawda? Kłębiasto pierzaste chmury, w których powstaje śnieg. W górach lekki przymrozek. No, 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 znam. No, po troszku na wszystkim takie zdolności, że tak powiem, wrodzone. Po ojcu, po dziadku, po pradziadku, jak to się mówi, dziedzicznie obciążony. Wszystko do góry damy? Oj, nie, 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 proszę pana, trochę na czoło. Troszkę na czoło. Tak, na tak, czoło, tak. Z całym pietyzmem na czoło. Dobry. Moje uszanowanie. Szanowna pani nie miała zamówionej grupy. A czy wszyscy są zajęci? Tak jest, szanowna pani, ale jeden moment. Nie, 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 nie chce mi się czekać. Przyślę innego, bo Antoni na urlopie, ale mamy teraz nowego subjekta, nawet lepszy od Antoniego. No dobrze, ale koniecznie przed 7? Obowiązkowo, z całą pewnością. Moje uszanowanie. Nie, panowie, ma taki nadzwyczajny słynny w uwolnieniu. Serka, tart. Serka, tart. Owszem, jest bardzo. Proszę. Przepraszam panią chwileczkę, ja chciałem panią zapytać. Mój adres dla panu szef. Szef? Och, nie, jakie broni chodzi, kiedy chodzi o to... Widział pan zgrabne nóżki? Owszem, zgrabne. A mordka, co? A uszy jakie długie? Od razu... Nie rozumiem. Uszy? Ta pani ma długie uszy? Ale ja nie mówię o tej pani twojej suczce. Widzi pan, ja mam takiego pieska, szukam dla niego żony. To jest bardzo rzadka rasa. A ja myślałem, że szanowny pan mówi o pannie Madecki. Ale... To ta pani nazywa się Madecka? Tak, to jest córka pana prezesa Madeckiego. Aha. Dziękuję panu bardzo. Proszę. Ich nogę. Ajjej, niż... A, to przykra historia. Tylko pan może mi pomóc. Pan przecież zna wszystkich sportowców. Jeżeli pan mi nie znajdzie kogoś na miejsce toporka, jestem zgubiony, mówię panu. Owszem, znam jednego, ale wątpię, czy się zgodzi. Przyjechał z Kanady. Tak, Polak. Od niedawna bawi w Warszawie. Nazywa się Piątek. Ja go przyślę, panu prezes. Zaraz, zaraz, ja zywa, bo zapomniałem. Piątek. Aha. No dobrze, czekam niecierpliwością. Do widzenia panu, do widzenia. No, no i co, panie prezesie? Jest, jest. Piątek czy wtorek, coś takiego. Więc niech pan pójdzie, panie Czwartek, do panny Madecki. Madecki. Ale ja rusz 42. 42, dobrze. Tylko niech pan nie skompromituje firmy, bo to nasza stała klientka. Panie szefie, będzie wykonane z całym pietyzmem. Ale niech pan się śpieszy, bo pan ma być tam przed 7. Szanowanie. Przepraszam pana bardzo. Proszę uprzejmie. Chwileczkę. Pan zdaje się jedzie do panny Madecki. Tak jest. Pan pozwoli, że pana podwiozę. Nie. Mam do pana małą prośbę. Wytłumaczę to panu w drodze. Może pan być łaska. Nie. Ale proszę bardzo, proszę bardzo. Niech pan się nie krępuje, proszę. Dziękuję. To zdaje się, ale ja rusz 42, tak? Tak jest. No świetnie. Więc... Niech pan pamięta, ja szukam pary dla mojego pieska. I niech pan zapyta panny Madecki, czy się na to zgodzi. Z całym natchnieniem. Dobrze, ja jutro wpadnę do zakładu, to pan mi da odpowiedź. Do widzenia panu. Moje uszanowanie. Proszę was. Ja nie prędzej, może to on. Proszę bardzo. Moje uszanowanie, właśnie przyszedłem w sprawie... Czy pan Piątek? Nie, Czwartek. O, tak, tak, najmocniej przepraszam, omyliłem się. Ja nie proszę pana rozebrać. Ojej, bardzo pana proszę. Nie, no, nie proszę, nie wszystko naprawdę, ale
Dlaczego zaraz? Dziękuję. Proszę bardzo. Drogi, kochany panie Piątek. Czwartek. A tak, racja, racja. Kochany panie Czwartek, pan pewnie wie już, o co chodzi. Co już mnie uprzedzono. No to doskonale. Ach, proszę pana, niech pan mi pokaże swoje muskuły. Ja nie wiem, proszę czy to konieczne jest, panie dyrektorze. Proszę bardzo. Jeżeli pan dyrektor już tak konieczny, to proszę. Świetne, wspaniałe, panie, świetne. Ja nie. Widziałem kiedy takie bicepsy? Och, nadzwyczajne. No, przepraszam, jeżeli chodzi o te rzeczy takie, to bardzo nerwowy jestem, także przepraszam. Proszę bardzo, proszę, niech pan siada. Nie, no dziękuję, pan dyrektor będzie. Ale proszę pana bardzo, ja nie, proszę nalać wina. Proszę bardzo. Dziękuję. Wyobrażam sobie, jakie pan ma wspaniałe uderzenie. Uderzenie? Niczego, nie radzę próbować. Jednak ja bym to chciał zobaczyć, panie. Koniecznie, bardzo, to bardzo pana proszę. Panie dyrektorze, bardzo pan pana proszę. O, nie prowokować. Ja nie, proszę dać laskę panu. Oż, o co chodzi? Jak pan będzie łaskaw uderzyć? Jak to? Znaczy? No proszę pana bardzo. Tak. Nie, nie, po co panie pan, dyrektorze? Proszę pana bardzo, no ja chcę zobaczyć. Skoro pan dyrektor sobie życzy, proszę. Wspaniale, panie Piątek. Ten strzał był nie do obrony. A, moje uszanowanie panu. No jak narty moje gotowe? A naturalnie, że gotowe. Dobrze, że pan przyszedł, bo mam do pana mały interes. No słucham. Widzi pan, w jednej drużynie hokejowej zachorował nagle bramkarz. No to co? No, czy by go pan nie zechciał zastąpić? Kulka, czy ty masz dobrze w głowie? Nawet nie chcę mówić na ten temat. Chociaż w jednym meczu. No wykluczone. Przyjechałem do kraju, żeby odpocząć w Zakopanem. Żadna sila nie może mnie zmusić do grania, rozumiesz? Masz pieniądze. Dawaj prędko reszty, bo mi się śpieszy. Zostawiłem auto na ulicy. No nie mogę pana zmuszać. Serwus Kulka. Moje uszanowanie panu. Do widzenia. Do widzenia. Kicz, jedziemy do domu. Co to jest? A, to ten fryzjer zostawił swoje przyrządy. Trzeba będzie je odnieść. Właśnie taki człowiek jak pan jest mi teraz potrzebny. Niech pan mi nie odmawia, pan musi ze mną pojeździć. Tak. Chwileczka, do Zakopanego po co? No niechże pan panu prezesowi nie odmawia. Tak dobrze, panowie muszą zrozumieć, ja 3 dni temu objąłem posadę, ja jestem człowiek związkowy. Wiem, wszystko rozumiem i przewidziałem wszystko. No przecież takie proste. Jutro jedzie pan i wszystko w porządku. Rozumie pan? Nie rozumiem. Ja nie dzwonię. No tak, tak, dzwonią. Proszę pana, przecież pan musi jechać. Ja nie dzwonią. Ma otworzyć. Może ja. Nie, to już ja otworzę. Niech pan ses będzie łaskaw sam wytłumaczyć. Drogi panie Wtorek. Czwarty. Tak, tak. I wybaczcie tu. Tam do kogo? A tutaj zdaje się zamawiano fryzjera. No, nareszcie pan przyszedł. Tylko prędzej, bo mi się sprawia spieszkę punktualniejsza. Przepraszam bardzo, ale... No, dobrze, dobrze. Pan musi koniecznie zostać moim sekretarzem, panie. Ja nie umiem pisać na maszynie, a sekretarz musi. Nie musi, nic nie musi. Musi tylko jechać jutro ze mną do Zakopanego. Pensja 600 zł miesięcznie, panie. Takiego powodzenia w życiu nie miałam. Więc? Tak jestem dziwnie zakolowany, że wieczorem dam odpowiedź. Bardzo pilnie. Niech pan idzie teraz do domu i sam się. Dobrze, moje szanowanie. Dojdę. Przepraszam, panie prezesie, ale ja właściwie tutaj zostałem wzywany zupełnie w innej sprawie. Tak, to tylko dla zamaskowania. A, moje uszanowanie. Do widzenia, do widzenia. Trochę mi się pomyliło, proszę pani. Zapomniałem, gdzie loczki, a gdzie fale. Ale no, dobrze, bardzo ładnie. Proszę. Co to jest? Co pan ze mnie zrobił? Pan chyba jest pijany. Jak to, nie podoba się pani? Mój Boże, okazuje się, że nie tak łatwo jest czesać się. A to może, bezczelność! Można uprawić, słuchaj. To za bezczelność! Proszę wyjść! Proszę wyjść! Ja nie! Halo? Tu zakład fryzjerski. Co? To okropne.
Bardzo szanowną panią przepraszam. To nowicjusz. Już ja z nim pomówię. Tak, tak. Moje uszanowanie. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Pan się jeszcze tutaj pokazuje? Proszę? Precz! Pan skompromitował firmę! Panie szefie, niech pan pozwoli. Na nic nie pozwalam. Pan tu już nie pracuje. Aha, ja tu już nie pracuję. Tak. Pan szef ma rację. Ja tu już nie pracuję. Można zadzwonić? Halo? Prezes Madecki? Uszanowanie czwartej. To piątek, wszystko jedno, nieważne. Ważne jest to, że zgadna 600 zł miesięcznie zostaje pańskim osobistym sekretarzem. Tak jest. Co to? Jutro? Jedziemy do Zakopanego. Proszę bardzo. Pa! Proszę Państwa, o bilety. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Komisarzu, proszę mi powiedzieć, o której godzinie będziemy Zakopanem? Zakopanem będziemy o godzinie 16:10, proszę pana. Panno Idalio, proszę. Kochana ciociu, z radością mogę ci zakomunikować, iż wkrótce będę mógł uczynić zadość twoim życzeniom i zerwę ze stanem kawalerskim. Ale dlaczego pan się nie pokazuje? Zamknął się w swoim przedziale i opracowuje plany strategiczne przed meczem. Ale zapomniałem pani powiedzieć, panno Idalio. Nasze szanse idą w górę. Niech pani sobie wyobrazi, że filar drużyny metal, bramkarz, toporek zwichnął nogę. Toporek zwichnął nogę? Ależ to sensacja! Czy mogę dać tę wiadomość do młodego tygodnika sportowego? Potem teraz pełni pani funkcję mojej osobistej sekretarki, a nie współpracowniczki prasy sportowej. Tak jest, panie baronie. Jaki on dawny. No, moja droga. Proszę cię, nie wyrażę się w ten sposób o człowieku, który wkrótce wejdzie do naszej rodziny. Wykluczone. Znaczy, że wygrałby ten mecz. A do tego chyba nie dojdzie. Prawda? Nie wiem, o co chodzi, ale jak szef mówi prawda, to prawda. Witam pana baronie. Słyszałem, że spotkała pana wielka przykrość. Wypadek z toporkiem. Bardzo panu współczuję. Bardzo dziękuję panu za współczucie, ale ja ten mecz i tak wygram. Pozwoli pan sobie przedstawić. Mój nowy sekretarz, który jednocześnie jest znakomitym chłopcą. Co proszę? Kanadyjska szkoła. Niedawno wrócił z Kanady. A to... bardzo mi przyjemnie. Prędko pan znalazł sobie zastępcę. Dawno pan gra w hokeja? Ja? A tak, od pradziadka, proszę pana, jeszcze tak. Pradziadek grał, dziadek, babcia, ojciec, tatuś, mamusia. Wszyscy przodkowie w prostej linii. A jestem dziedzicznie obciążony. Ciekawe, bardzo ciekawe. Pamiętam jak dziś, rano, piątek, czwartek zdaje się. Piątek. Dlaczego pan ciągle myli te dni? Więc piątek rano. Kanada. Proszę pana, śnieg fantastyczny. 60 stopni mrozu, wie pan tak. Cała nasza rodzina na lodzie. Po jednej stronie ustawiły się kobiety, po drugiej mężczyźni. Jako małe bobo, jeszcze w sukience, po stronie kobiet grałem ja. Dzięki czemu zwyciężyły kobiety. Aczkolwiek mój dziadek, stary Eskimos, grał w przeciwnej bramce. Cudowny człowiek. Panie, całe życie był brunetem. Taki czarny. Ani jednego siwego włosku. Widzi pan, baronie? To prawdziwy ród sportowców. To u nas jest rodzinne, to mi weszło mocno w krew, że starość to bujda, to blef. Mój dziadek miał lat 120, a uprawiał sport. Boisko i góry i kort. Na cześć czci wszyscy razem. Wypuraci, wypuraci, wypura. Całego serca z ogniem razem. Wypuraci, wypuraci, wypura. Nie wierzcie temu, że krótkie młode dnie. Tak długo trwają jak to chce. Gdy ci się świat podoba, góry, lasy, wody. To jest lody, to jesteś lody. I wtedy z wichrem, wtedy z ptakiem idź zawody.
hip, hip, hurra! 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 Ty źle się trochę czujesz, do lekarza byś był biegł. Poczekaj, dam lepszy ci lek. 2 gramy słońca, gram powietrza, kilka gramów gór. I zdrowyś, i silnyś jak mur. Na cześć młodości wszyscy razem. Hip, hurra, hip, hip, hurra, hip, hurra. Całego serca z ogniem zazem. Hip, hurra, hip, hip, hurra, hip, hurra. Nie wierzcie temu, że są krótkie młode dnie. Tak długo trwają, jak kto chce. Widzi się świat, podoba góry, lasy, wody. To jesteś młody, to jesteś młody. I wtedy z wichrem, wtedy z ptakiem iść w zawody. Hip, hip, hurra, hurra, hurra. Na tak jest, proszę jaśnie pani, pod każdym drzewem. Co? Czy ten poniedziałek, sobota, czy jest trening naznaczony? To jest, nie wiedziałem, szef. Nie będziemy grali w hokeja, nie mój dzień. Oj, mało czasu, przecież musimy trenować. Czekają na pana na lodowisku. No i śniadanie czeka. Nieźle jeżdżą, co? No, pan ich nauczy, jak trzeba jeździć, prawda? Ale nie dziś, proszę pani, nie dziś. Nie, dzisiaj mówiłem nie. Ja nie. Nie, panie, ja na takich nie jeżdżę. Tylko Kanadyjki. To bardzo dobra marka, dla wszystkich. Bardzo łatwiej będzie pana lepiej. Dla mnie za słabe. No dobrze, ale skąd ja panu wezmę inne łyżwy? Niech pan nie robi przykrości tatusiowi. Zobaczy pan, że i na tych łyżwach świetnie się jeździ. Tak. No niech pan spróbuje, ja pana proszę. No dobrze, mogę spróbować. Co się panu stało, panie? Panie, oni nie umieją jeździć, ani padli na mnie, którzy na całą kupę poturbowali mnie, nadwyrężyli mi żebra, proszę pana, odbili mi nerki. Moja noga. Może macasz? Ale nie raczej, chodź, nie raczej. Koniak z jajkiem. Może być. Proszę w takim jajku oddzielnie i na twardo. Ja nie. To niech Jan prędko przyniesie. Już. Prędko. Niech pan się podniesie powolutku. Pójdzie pan na taras, położy się pan na leżaczku, wypocznie pan i zaraz panu będzie lepiej. Oj, powolutku. To będzie dobrze, proszę pana. Poleży pan sobie. Powolutku. Proszę, o tu. Zaraz pana okryję, żeby pan się nie przeziębił. O tak, teraz założymy okulary, żeby pana słońce nie raziło. Proszę bardzo. O, i tylko spokojnie, proszę poleżeć, teraz wszystko przejdzie. Proszę, koniaczek. Dobrze, proszę, niech pan się napije. Dziękuję. Proszę pana. Proszę i jajeczko. Jajeczko. Co? Cóż to jajko takie ciemne? Pewnie nie świeże. Jajeczko białe, tylko okulary ciemne. Pardon, złudzenie optyczne. Poleży pan sobie na powietrzu i zobaczy pan, że będzie wszystko dobrze. Potrzeba panu jeszcze czego? Spokoju. A dobrze, to już idziemy. Ja nie. Już.
Jasiu, nareszcie będę mogła swobodnie z panem porozmawiać. Bo widzi pan, ja wpisuję korespondencję do tygodnika sportowego dla młodzieży i chciałabym zrobić z panem wywiad. Jak pan dawno gra w hokeja? Jeszcze w kolebce zamiast smoczka trzymałem kijek hokejowy. Kolebce? Pan musiał ślicznie wyglądać jako bobo. Jestem dziedzicznie obciążony urodą, to cacko. To widać. No ale wróćmy do tematu. Więc jak się zaczęła pańska kariera sportowa? Proszę panie, może innym razem. Dobrze, ja tak się źle czuję, fatalnie. Ja pana błagam, ja muszę napisać korespondencję. No, no, no. No więc od czego rozpoczął pan swoją karierę sportową? Od biegów. Więc pan biega także? Z całym uporem maniaka. Zaraz pani pokażę. Raz, dwa, trzy. O. Ogolić proszę. Moje uszanowanie panu. Dodek, jak się masz? Serwus Adaś, co ty tu robisz? Twój zakład? Tak, wydzierżawiłem go na sezon. A ty co tu robisz? Wycieczka, pociąg popularny. Nie, nie, brat. Ja przyjechałem z jednym fabrykantem w charakterze osobistego sekretarza. Oho, świetna posada. Niczego sobie, wiesz, tylko mój szef ma kręćkę na jednym punkcie. Chce, żebym jeździł na lodzie i grał w hokeja. Ubrdał sobie, że jestem świetnym hokeistą z Kanady. Zechce, szanowny pan, zatrzymać ten pokój, bo my mamy teraz wielki zjazd gości. Fis, pan rozumie. Może później zwolni się coś lepszego. No dobrze, na razie niech będzie. Proszę bardzo. Zaraz, zaraz! Ja też jadę. Bellington. Dawno nie widziałem tak pięknego okazu. A bo trzeba wiedzieć, że moja Heidi to prawdziwa arystokratka. W jej żyłach płynie autentyczna niebieska psiakrew. Ekskluzy. Chciałam powiedzieć, że w żyłach Heidi nie płynie psiakrew. Znowu do... Kiedy jaskonale, co pani chciała przez to powiedzieć. Właśnie chodzi o to, że ja mam takiego pieska, jak pani Bellington. Proszę państwa. Zaraz, zaraz. Niech mi pan pozwoli dokończyć. Heidi jest wnuczką słynnej suczki nagrodzonej na londyńskiej wystawie w 1937 roku. No. Przy sposobności pokażę panu rodowód. Bardzo będę pani wdzięczny. Nie dlatego Heidi interesuje, bo ja mam również takiego Wellingtona. Podoba ci się ten piesek? Jego pan jest bardzo miły. Co to za fotografia? Poznałam w windzie bardzo miłego człowieka, bardzo kulturalny, dobrze ułożony młodzieniec, prawdziwy arystokrata. Wiesz, ma takiego samego Wellingtona jak nasza Heidi i zaraz go tutaj przyprowadzi. Czego ty się cieszysz? Zabawna historia. Wyobraź sobie, mamusia poznała w windzie bardzo miłego i dobrze ułożonego arystokratę, a ja poznałam w nim mojego fryzjera. Co? Fryzjer? Heidi, słyszysz? Ty pies fryzjera. Nigdy nie pozwolę na taki mezarion. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie nie będą się dzisiaj czesać. Czyli ja nie przyszedłem na czesanie, tylko w sprawie... Panie nikogo nie przyjmują. Jak pan będzie potrzebny, to się pana zawezwie. Słyszałem, że się pański bramkarz wczoraj potłuch na treningu, co? Nic ponownego, jest w najlepszej formie. Panie portierze, dlaczego nie przesłano mi wody bulardowej? Ja najmocniej pana przepraszam, ale to chłopak zawinił. Ja w tej chwili to sam załatwię. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Co się panu stało? Mnie? Mnie nic. To po co panu woda gulardowa? W Kanadzie każdy pije na czczo szklankę gulardowej wody.
na wzmocnienie kości. Stary Gulart pił, co dzień. Ciekawe, a wie pan, że nie słyszałem o tym nigdy. Prześliczną pogodę mamy dzisiaj. Słoneczko świeci od rana. A tak, narciarze będą mieli używanie. Pan pewnie świetnie na nartach jeździ, co? Tak. No, dziedzicznie obciążony, proszę pana, ojciec, dziadek, wszystko z pietyzmem. To wybierzemy się w ogóle, co? Proszę. Świetnie. Góry. Proszę, z całą aprobatą. Idziemy. Idziemy. Ja was dogonię, tak? Wie pani, to bezcelowe było, bo tuż ja jednego szusa, prawda, i nie dogonicie mnie. Nie, jedziecie. Ja was... No co, jedziemy? Nie, jedziecie, ja was dogonię. To dlaczego pan stoi? Jedźcie państwo, jedźcie, ja was dogonię. Ja... Dobrze. Z lyżwami. A mówiłem, żebyś się uczył. Kiedy szef jeździ cały dzień na lodzie, przecież nie będę się uczyć na jego oczach. Dudek, mam świetny sposób na to. Posłuchaj. Solo, 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 no, no.
pytanie, kto to jest ta świetna łyżwiarka? A, to moja najzdolniejsza uczennica, cudzoziemka, z zagranicy przyjechała. A przyszedł czwartek w fryzie, to już się pomyliło. Dobre. Ale wie pan, to już za długo trwa, ja nie mogę szefa tak dalej oszukiwać, pan rozumie, ja pojęcia nie mam, ja mu mecz przegram, ja jestem fatala. A niech pan się nie obawia. Widzi pan, mnie bardzo zależy na tym, żeby przez pewien czas grać w rolę fryzjera. I bardzo pana proszę, żeby pan mi w tym dopomógł, dobrze? Zrobi się. Mój kolega w tym hotelu ma zakład fryzjerski. Wszystko będzie załatwione. Bardzo panu dziękuję. Mam na obserwacji, panie dyrektorze, pewnego gościa. Wydaje mi się bardzo podejrzanym. Robi wrażenie, że poluje na biżuterię pani prezesowej Madeckiej. O! Jeszcze nie jestem tego pewien. Panie James, proszę go nie spuszczać z oka. Fryzjer przyszedł. Proszę go tu wprowadzić. Słucham. Proszę? To pan? Tak, to ja. Pani wzywała fryzjera. Właśnie mnie przysłano z zakładu. O nie, pan mnie czesać nie będzie. Niech znowuż wyglądać jak maszkara. Ale proszę pani, tym razem pani będzie uczesana fenomenalnie. Ja chciałbym się zrehabilitować. No bardzo, bardzo panią proszę. Nie, 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 wykluczone. No ależ proszę pani, jeżeli pani nie pozwoli się teraz uczesać, to ja stracę posadę. Moja posada wisi na włosku. A ściśle mówiąc, na pani ślicznym włosku. Więc? No dobrze, ale jeżeli pan mi jeszcze raz zepsuje uczesanie, to sam sobie wymierzę karę. Skaczę przez giewony. A czy nie byłoby lepiej, gdyby pani o tutaj usiadła? A dlaczego? Proszę pani, dlatego, że tu jest okno i będzie więcej światła. Więc uczesanko, tak jak zwykle, tutaj loczki, tutaj gładko, a tutaj waleczek. Może pani być przekonana, że tym razem uczeszę panią jak sam mistrz Antoine. Więc zaczynamy. Zabieramy się do roboty. Wie pani, są chwile w życiu fryzjera, gdy jest naprawdę szczęśliwy, że jest fryzjerem. To taka wielka rozkosz czesać panią. Niech pan tyle nie mówi, znowuż mi pan popsuje fryzurę. No, proszę pani, pani mi zabroniła mówić. Fryzjer przy robocie musi albo mówić, albo śpiewać. To już wolę, żeby pan śpiewał. Idzie dzień, zwykły dzień, taki sam jak wszystkie inne dni miesiąca. I ten dzień, zwykły dzień, nagle będzie najpiękniejszym dniem z tysiąca. Pada deszcz,
zostawia. A dla ciebie świat istnieje w blaskach słońca. Inne dziś oczy masz, widzisz jasność tam, gdzie dzień. Bo to przyszedł twej miłości pierwszy dzień. A teraz czekam wyrok. Proszę, czy mam skoczyć z giewontu? O, ślicznie mnie pan uczesał. I bardzo ładnie pan śpiewał. W takim razie, czy mogę panią prosić o wynagrodzenie? Ile? 2 godziny wspólnej wycieczki w góry. Co? Lili idzie z nami? Jaka piękna fryzura. O, kto cię tak pięknie uczesał? To zasługa pana... Jerzego. Pan mnie też musi uczesać. A kiedy pan będzie wolny? Proszę pani, na razie jestem bardzo zajęty, ale jutro wszystkim panią chętnie służę. Moje żona moja, moje żona moja. Stefan, serwus. Jurek, jak się masz? Kiedyś przyjechał? Przed chwilą. Jak ty wyglądasz? Co to za maskarada? Ale mówi ci Stef, pyszny kawał. Jaki przystojny. On tu w hotelu pracuje? Tak. Ojej, byście mnie tak zagadali, że zapomniałam mu zapłacić. A sądzi, że ty jesteś fryzjerem. Jest święcie przekonana. Podobale mi się jako fryzjer. To wyobrażasz sobie, co będzie, a się dowie, kim jestem naprawdę? Co? Ale wystrychnął mnie na dudka, ja mu tego nie daruję. Co się chodzi? Zaraz wam wszystko opowiem. No jak tam panie nic nie zauważyła, udało się? Ale absolutnie nic, świetnie się pan wpisał. Bardzo panu dziękuję. Strasznie panu dziękuję. Słucham? Kogo? Pana Jerzego? Tak, w tej chwili poproszę. Do mnie? Panna Madecka do pana. Halo, tu mówi Jerzy. Te loczki z boku trochę mi się rozkręcają. Nie dzisiaj, jutro pan. Będę u pana w zakładzie o 10:00. Dziękuję panu. Więc pamiętajcie, jutro o 10:00. Jutro będę musiał tu być o 10:00 rano, bo panna Madecka chce sobie loszki poprawić. Proszę bardzo. Proszę uczesanie, proszę. Służę panu. Proszę mnie ogolić. W tej chwileczce tylko tego pana skończę. Ja chcę, ten pan mnie ogolił. Ja? Tak. Zdaje się, że to jest detektyw hotelowy. No na co pan czeka? Proszę mnie ogolić. I to jest fryzjer? Tak goli fryzjer? Rzeczywiście, tak goli rzeźnik. Albo szczur hotelowy, który udaje fryzjera. Tak. Jestem zerwowany, bo za chwilę przyjdzie moja klientka. Moje uszanowanie, pani. Moje uszanowanie. Czy to się popsuło? Dziękuję panu, sama sobie poprawiłam te loczki. Przyszłam właściwie dlatego, że wczoraj zapomniałam panu zapłacić. Aż, proszę pani, ja prosiłam o inną nagrodę. A, chodzi panu o tę wycieczkę. Tak. Proszę bardzo, właśnie teraz wybieram się w góry. No cudownie. Ale pan chyba jest zajęty. Wątpię, czy pański szef pana zwolni. Ale proszę pani, jestem zupełnie wolny i szczęśliwy, że będę mógł pani towarzyszyć. Proszę mnie uczesać. Ale mnie się śpieszy i ale, mnie pan już... Ale proszę pani, ja chętnie panią służę, ale naprawdę w tej chwili nie mam czasu. Nie, proszę pani, wykluczone. Dzisiaj czesać nie mogę, ja mam wolny dzień. Proszę pani, fryzjer musi czasem coś mówić. Ja pana nie... Bardzo wziętym fachowcem. Wobec tego ogromnie żałuję, ale muszę iść. Ale proszę do widzenia. Ale proszę pani, chwileczkę, przepraszam pani bardzo. Proszę pani, chwileczkę, proszę. Proszę, niech pani siada, proszę. Proszę. Nie bardzo. Dlaczego? Proszę pani, za dużo zjadłem na śniadanie. A co pan zwykle jada przed meczem? Zwykle tak kilo koniny, proszę pani, o jajecznik, to 12 jajek, następnie proszę rolmopsy 4, 2 śledzie, na łódź, pokarpia, kiszka, kaszana... Zaraz, nie, bo ja nie zdążę zanotować. Tak, ale ja bardzo przepraszam pani, ale bardzo ciężko tak czuję, muszę potrenować, pobiegać. Proszę pani, tak. Gdzie pan tak tyłem galopuje? Przed siebie, proszę panią, przed siebie.
A może by ze mną z góry? Ale z największą przyjemnością, aby jak najdalej stąd. No to świetnie, chodźmy. To ja wezmę narty, może przepraszam. Spokojnie, bez najmniejszego ruchu. A ja idę na wycieczkę w góry. Pani Adasiu, pan będzie łaskaw się zaopiekować pięknymi paniami. Moją, szanowni panom, moją, szanowni panom. Przepraszam pana bardzo. Prędko wiatrówka, rękawy świetne. Zapraszam. Panu. Myślałam, że to echo. Do widzenia. Chwileczkę.
Obiecała mi pani wspólną wycieczkę w góry. No tak, ale myślałam, że będzie wiatr, że potarga mi włosy i fryzjer będzie mi potrzebny. Ale jest spokojnie, więc dziękuję za towarzystwo. Okazuje się, że fryzjer też się czasem przyda, chociaż wiatr nie potarga uloczków. Ale pani strasznie przemokła. Musi się pani na gwałt osuszyć. Chodźmy, tam jest niedaleko schronisko. Tak, zimno. Aleście przemokli. Właśnie, pani wpadła do potoku i musi się przebrać. Może macie coś takiego? Daj bym tam nie miał. Przemierzyła gaźninkę zakę i będzie dobre. Poczekajcie, zaraz przyniosę. A dajcie nam gorącego mleka. Dobre, dobre. Niech pani napije się gorącego mleka, to pani dobrze zrobi. Dziękuję. Dlaczego pani się dąsa? Czy towarzystwo fryzjera panią tak razi? O nie, przeciwnie. Jedyne, co mi się w panu podoba, to właśnie pański fach. Ciekawe. Więc pani podoba się tylko to we mnie, że jestem fryzjerem? Tak. Nic więcej? Nic. Tak. Niech pan przestanie gwizdać, bo mnie to denerwuje. Przecież to jest ta sama piosenka, która się pani podobała. Ale teraz mi się nie podoba. Trudno. To nie. Co pan tam znowu mruczy pod nosem? Nic nie rozumiem. Proszę bardzo. Ja mogę wyraźniej. Przyjdzie dzień. Zwykły dzień. Taki sam jak wszystkie miesiąca. I ten dzień, zwykły dzień, nagle będzie najpiękniejszym dniem z tysiąca. Pada śnieg, buczy wiatr, a dla ciebie to nie blaska w słońcu. Inne dziś oczy masz, widzisz jasność tam, gdzie cień. Bo to przyszedł twej miłości pierwszy dzień. Tak, proszę pani. W życiu często bywa tak jak w piosence. I dla nas przyszedł ten dzień. Ten pierwszy dzień, kiedy... Zdaje się, że pan się za bardzo przejął tą piosenką. A moje ubranie już na pewno wyschło i możemy iść. Proszę bardzo. Niech pani się przebiera. Nie będę przeszkadzał. Bo ubranie jeszcze mokre. Mokre? A jednak jest tak, jak w piosence. Słuchajcie no, przyszło czterech narciarzy. Zjeżdżają do Zakopanego.
to może byście się z nimi zabrali. Będzie bezpieczno, bo mają pochodnie. Dobrze, dobrze, ja już się ubieram. Chodźcie, gazdo, pani się przebierze. Dobra. Pan wstaje. Panie Czwartek, niech pan się nareszcie obudzi! Panie Czwartek, trzeba się ubierać, dziś jest mecz. Tę sprawę trzeba nareszcie wyjaśnić. Proszę, gdzie jestem? Co ze mną było? Zabłądził pan w górach. Gdzieśmy pana uratowali. Po co uratowali? No jak to po co, no? Wyratował mnie z opresji pewien bardzo miły pan. Gdyby nie on, byłoby ze mną kiepsko. Cóż to taki ktoś z towarzystwa? Mamusia go dobrze zna. To ten pan z pieskiem. Co? Fryzjer? Fryzjer cię ratował i tyś na to pozwoliła? Co miała robić? Nie dyskutujmy teraz. Lepiej idźcie się ubrać, bo spóźnimy się na mecz. Mecz? Mnie to nie interesuje. Pójdę z Heidi na spacer. Dziękuję. Jak się umawiamy? Będę czekał na panią przed hotelem w saniach. Dobrze. Więc, baronie, zbliża się chwila rozegrania naszego zakładu. Życzę panu z całego serca wygranej, baronie. To chyba na loterii, bo na meczu wykluczone, panie. Baronie, może pójdzie pan ze mną do fryzjera, ogolimy się razem i podczas tego pomówimy o niektórych szczegółach. O nie, ja się golę sam. Od 10 lat unikam fryzjera jak ognia. Dlaczego? Ach, miałem bardzo przykry wypadek. No. Kiedyś podczas golenia fryzjer oszalał. No oszalał. Przyłożył mi brzytwę do gardła i zaczął gadać od rzeczy. Też to straszne. Nie ma nie te siwizny? To od czasu tego wypadku. To straszne. Kochanie, może ty się dzisiaj samo golisz? Mowy nie ma. 40 lat golę się u fryzjera, nigdy mi się nic nie stało. Ja pan wolałbym się nie pokazywać. Najlepiej, żeby pan poszedł i wszystko panu Madeckiemu wyjaśnił. Ale dobrze, dobrze, niech pan się nie boi. Wszystko będzie w porządku. Proszę. Jak to? Pan jeszcze nie ubrany? Pan prezes myślał, że pan już jest dawno na lodowisku. Kruszyno, droga, nie krzycz na mnie. O co chodzi? A gdzie jest pan Madecki? Pan prezes. Pan prezes jest na dole. U pańskiego kolegi. Goli się. A to dobrze. Prędzej, prędzej, panie, ja nie mam czasu. Już się robi, proszę pana. Dzień dobry. Dobry. Bardzo przepraszam, że ja pana tutaj niepokoję, ale muszę panu wyjaśnić pewną bardzo ważną sprawę. To później, później. Teraz nie mam czasu spieszyć. Ważne przed meczem. Przed meczem dla mnie jest ważny tylko mecz. Proszę pana, gol pan. Kiedy właśnie chodzi o taką sprawę... Już. Zaraz, zaraz, chwileczkę. Proszę pana, zaszło właściwie zwykle nieporozumienie. To znaczy, że pański bramkarz nie jest bramkarzem, tylko fryzjerem. A ja nie jestem fryzjerem, tylko bramkarzem. Piątek nie nazywa się piątek, tylko czwartek. To znaczy, ja jestem piątek, a on jest czwartek. No pan chyba rozumie, to jest bardzo proste. Czwartek to nie piątek, a piątek to nie czwartek. I jeszcze chciałbym pan powiedzieć, ostrożnie, ostrożnie, bo brzytewka jest na gardle, że zakochałem się w pańskiej córce i mam zaszczyt pana prosić o jej rękę. Maria. Co? Maria. Maria! Co się z panem stało? Fryzjer zwariował, chciał mnie zamordować. To nieważne, panie prezesie. 5 minut. No. Już za 5 minut? Co z bramkarzem? Bramkarz będzie na lodowisku. Będzie, to jedziemy. Jedziemy.
ręce do góry! O co panu chodzi? Nie udawaj, ptaszku! Nareszcie złapałem cię na gorącym uczynku! Szalo, o co to jest? Brać go! Coś się panowie oszaleli? Co to jest? Dajcie spokój! Ale proszę panu! Co to jest? Proszę. Dzień dobry panu. Pardon, jestem szalenie zajęty, nie mam czasu, nie będę mógł pani wyjaśnić, jak żyję, co piję. Kiedy ja nie powiedzia. Chciałam tylko panu powiedzieć przed menem, że ja panu bardzo sprzyjam, chociaż pan jest przeciwnikiem mego szefa. Może pani być spokojna, że pani szefunio będzie w tym meczu leżał. O, to będzie tragedia dla niego. Dlaczego? No bo przez to jego małżeństwo z panną Lili Madecką nie dojdzie do skutku. Jako? Panna Lili Madecka i pan Drops? Jak to pan nic nie wie? Przecież pan Drops założył się z panem Madeckim. Proszę mnie w tej chwili uwolnić! Ten zgwa będzie za co odpowiadał. Bez kawalu, bracie. Na brylanciki pani Madeckiej miano się apetyt, co? Pan Drops ma się ożenić z panną Lili, jak wygra mecz? Po moim trupie! Panie prezesie! Panie prezesie! Kogo pan szuka? Proszę pana, pan Madecki jest? Nie ma go. Nie ma, to może pan gdzieś widział, może gdzieś tu jest pan Piątek. Piątek? A co pan ma do niego? No ja to pan żartuję, za 5 minut musi być na meczu. Na meczu nie będzie, bo jest aresztowany. Aresztowany za co? Co pan się nim tak interesuje? No. Aha! Może pan jest jego wspólnikiem? Aresztuję pana! Panie, ja muszę ratować mecz, oszalał. W pierwszym podnieceniu oczekuje na ukazanie się na lodzie drużyny Metal. No, Katusiu, no co się dzieje? Dlaczego tatuś się tak spóźnia? Nie masz pojęcia, jaką przygodę miałem u fryzjera. No. Chciał mnie zamordować. Ale co też tatuś mówi? Oto już ich widzimy. 6 wspaniałych chłopaków wjeżdża na lód, aby zaprezentować się publiczności. Przepraszam bardzo, nie 6, tylko 5. Jednego brak. Gdzie jest bramkarz? No właśnie, nie wiem, co się dzieje. Słyszą państwo te oklaski, to publiczność owacyjnie wita znakomitego bramkarza kanadyjskiego. Rzeczywiście to jest chłop jak dąb, teraz już za chwilę zacznie się mecz. Znowu zbliża się do bramki. Widzimy silny strzał. Pięknie bramkarz chwyta krążek. Ale w tej chwili rzuca go do bramki. To jest niesłychane zupełnie. To może być bardzo zabawne, ale dla drużyny Metalu taki sposób obrony musi się skończyć. Państwa, teraz przeżywamy chwilę zupełnie niezwykłych emocji. Gra naszego bramkarza jest po prostu niespotykana. Ja wiele rzeczy widziałem, wielu bramkarzy podziwiałem, ale coś podobnego widzę po raz pierwszy. Trochę niepokojony. O, w tej chwili widzę, że nawet wykręca zupełnie regularnego pirueta. Ojej, co on wyprawia, jak on jeździ. System kanadyjski. Brawo, Piątek! Brawo, Kanada! Przepraszam pana bardzo, pan się myli. Jak to? To nie jest Piątek z Kanady. A ten bramkarz? Piątek z Kanady jest moim serdecznym przyjacielem, znam go doskonale. Gra w sposób jakiś niesłychany, ale co tu dużo mówić, broni znakomicie. Ale
zapewniam pana, że Piątek jest zakopanym, ale to nie ten. Nic nie rozumiem. Nic nie rozumiem. O, przypominam sobie. Ten fryzjer mi coś bredził, że jest Piątek. Zaraz, chwileczkę. Czy to ten? Ależ naturalnie, to ten. Oj, co tatuś narobił? Co? Przepraszam. Co? Co? Co pan najlepszego zrobił? Przecież to jest uczciwy człowiek. To jest ten słynny bramkarz Piątek. Aha. Za to nieporozumienie. Drużyna Metal wygrała mecz w stosunku 5-3. Bramkarz, który początkowo przysparzał nam tyle niepokoju, spisał się bodaj najlepiej z całej drużyny i zwycięstwo jest w dużej mierze właśnie jego zasługą. O, to już jest potrzebny. Dzielny Czwartek żegna swego nowego ulubieńca. Mamusiu? Co? Co takiego? Mamy zaliałce! Trzymajcie, bo zęby leją! Nie się pan spisał, jak sportowiec z dziada pradziada. No, dziedzicznie obciążony jestem. Zostańmy przyjaciół, panie Czwartek. Jedziemy do Warszawy, już tatuś pana urządzi. O, pardon. Jak państwo spotkają kiedy mego wnuka, będzie mógł śmiało powiedzieć, że jest dziedzicznie obciążony sportem z dziada pradziada. Panie Czwartek, trzeba się ubierać, dziś jest mecz. Tę sprawę trzeba nareszcie wyjaśnić. Proszę. Gdzie jestem? Co ze mną było? Zabłądził pan w górach. Ledwieśmy pana uratowali. Po co uratowali? No jak to po co, no? Wyratował mnie z opresji pewien bardzo miły pan. Gdyby nie on, byłoby ze mną kiepsko. Cóż to taki ktoś z towarzystwa? Mamusia go dobrze zna. To ten pan z pieskiem. Co? Fryzjer? Fryzjer cię ratował i tyś na to pozwoliła? To miała robić. Nie dyskutujmy teraz. Lepiej idźcie się ubrać, bo spóźnimy się na mecz. Mecz? Mnie to nie interesuje. Pójdę z Heidi na spacer. Dziękuję. Jak się umawiamy? Będę czekał na panią przed hotelem w saniach. Dobrze. Więc, baronie, zbliża się chwila rozegrania naszego zakładu. Życzę panu z całego serca wygranej, baronie. To chyba na loterii, bo na meczu wykluczone, panie. Baronie, może pójdzie pan ze mną do fryzjera, ogolimy się razem i podczas tego pomówimy o niektórych szczegółach. O nie, ja się golę sam. Od 10 lat unikam fryzjera jak ognia. Dlaczego? Ach, miałem bardzo przykry wypadek. No. Kiedyś podczas golenia fryzjer oszalał. No oszalał. Przyłożył mi brzytwę do gardła i zaczął gadać od rzeczy. Też to straszne. Widzi pani tę siwiznę? To od czasu tego wypadku. To właśnie. Kochanie, może ty się dzisiaj sam ogolisz? Mowy nie ma. 40 lat golę się u fryzjera, nigdy mi się nic nie stało. Ja pan wolałbym się nie pokazywać. Najlepiej, żeby pan poszedł i wszystko panu Madeckiemu wyjaśnił. Ale dobrze, niech pan się nie boi, wszystko będzie w porządku. Proszę. Jak to? Pan jeszcze nie ubrany? Pan prezes myślał, że pan już jest dawno na lodowisku. Kruszyno, droga, nie krzycz na mnie, o co chodzi? A gdzie jest pan Madecki? Pan prezes jest na dole, u pańskiego kolegi. Goli się. A to dobrze. Prędzej, panie, ja nie mam czasu. Już się robi, proszę pana. Dzień dobry. Bardzo przepraszam, że ja pana tutaj niepokoję, ale muszę panu wyjaśnić pewną bardzo ważną sprawę. To później, teraz nie mam czasu spieszyć. Ważne przed meczem. Przed meczem dla mnie jest ważny tylko mecz. Proszę pana, kiedy właśnie chodzi o taką sprawę... Już. Zaraz, chwileczkę. Proszę pana, zaszło właściwie zwykle nieporozumienie. To znaczy, że pański bramkarz nie jest bramkarzem, tylko fryzjerem.
A ja nie jestem fryzjerem, tylko bramkarzem. Piątek nie nazywa się Piątek, tylko Czwartek. To znaczy, ja jestem Piątek, a on jest Czwartek. No pan chyba rozumie, to jest bardzo proste. Czwartek to nie Piątek, a Piątek to nie Czwartek. I jeszcze chciałby pan powiedzieć, ostrożnie, ostrożnie, bo brzytewka jest na gardle, że zakochałem się w pańskiej córce i mam zaszczyt pana prosić o jej ręki. Ja 600 zł miesięcznie, panie. Takiego powodzenia w życiu nie miałam. Więc? Tak jestem dziwnie zakołowany, że wieczorem dam odpowiedź. Bardzo pilnie. Niech pan idzie teraz do domu i zamknę się. Dobrze, moje szanowanie. Wejdę. Przepraszam, panie prezesie, ale ja właściwie tutaj zostałem wzywany zupełnie w innej sprawie. Tak, to tylko dla zamaskowania. A, moje szanowanie. Do widzenia, do widzenia. Trochę mi się pomyliło, proszę pani. Zapomniałem, gdzie loczki, a gdzie fale. Ale no, dobrze, bardzo ładnie. Proszę. Co to jest? Co pan za mnie zrobił? Pan chyba jest pijany. Jak to nie podoba się pani? Mój Boże, okazuje się, że nie tak łatwo jest czesać się. A to może, bezczelność! Można uprawić skórę. To za bezczelność! Proszę wyjść! Proszę wyjść! Ja nie! Halo? Tu zakład fryzjerski. Co? To okropne. Bardzo szanowną panią przepraszam. To nowicjusz. Już ja z nim pomówię. Tak. Moje uszanowanie. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Pan się jeszcze tutaj pokazuje? Proszę? Precz! Pan skompromitował firmę! Panie szefie, niech pan pozwoli, że... Na nic nie pozwalam. Pan tu już nie pracuje. Aha, ja tu już nie pracuję. Tak. Pan szef ma rację. Ja tu już nie pracuję. Można zadzwonić? Halo? Prezes Madecki? Uszanowanie czwartej. To Piątek, wszystko jedno, nieważne. Ważne jest to, że zgadna 600 zł miesięcznie. Zostaje pańskim osobistym sekretarzem. Tak jest. Co? Jutro? Jedziemy do Zakopanego. Proszę bardzo. Pa! Proszę państwa, o bilety. No, proszę bardzo. Dziękuję. Pani komisarz, proszę mi powiedzieć, o której godzinie będziemy w Zakopanem? Zakopanem będziemy o godzinie 16:10. Proszę pana. Panno Idalio, proszę. Kochana ciociu, z radością mogę ci zakomunikować, iż wkrótce będę mógł uczynić zadość twoim życzeniom i zerwę ze stanem kawalerskim. Ale dlaczego pan się nie pokazuje? Zamknął się w swoim przedziale i opracowuje plany strategiczne przed meczem. Ale zapomniałem pani powiedzieć, panno Idalio. Nasze szanse idą w górę. Niech pani sobie wyobrazi, że filar drużyny Metal Bramkarz Toporek zwichnął nogę. Toporek zwichnął nogę? Ależ to sensacja! Czy mogę dać tę wiadomość do młodego tygodnia? Czerka, tarcz. Czerka, tarcz. Owszem, jest bardzo. Proszę. Przepraszam panią chwileczkę. Ja chciałem panią zapytać. Mój adres dla panu szef. Szef? Och, nie, jakie broni chodzi, kiedy chodzi o to... Widział pan zgrabne nóżki? Owszem, zgrabne. A mordka, co? A uszy jakie długie? Od razu... Nie rozumiem. Uszy? Ta pani ma długie uszy? Ale ja nie mówię o tej pani, tylko jej suczce. Widzi pan, ja mam takiego pieska, szukam dla niego żony. To jest bardzo rzadka rasa. A ja myślałem, że szanowny pan mówi o pannie Madeckiej. Ale nie. To ta pani nazywa się Madecka? Tak, to jest córka pana prezesa Madeckiego. Aha. Dziękuję panu bardzo. Proszę. Co? Toporek zwich nogę. Ajej, to przykra historia. Tylko pan może mi pomóc. Pan przecież zna wszystkich sportowców. Jeżeli pan mi nie znajdzie kogoś na miejsce Toporka, jestem zgubiony, mówię panu. Owszem, znam jednego, ale wątpię, czy się zgodzi. Przyjechał z Kanady. Tak, Polak. Od niedawna bawi w Warszawie. Nazywa się Piątek. Ja go przyślę, panu prezesu. Zaraz, ja nazywam, bo zapomniałem. Piątek. Aha. No dobrze, czekam niecierpliwością.
Do widzenia panu, do widzenia. No, no i co, panie prezesie? Jest, jest. Piątek czy wtorek, coś takiego. Więc niech pan pójdzie, panie Czwartek, do panny Madeckiej. Madeckiej. Ale Jarusz 42. 42, dobrze. Tylko niech pan nie skompromituje firmy, bo to nasza stała klientka. Panie szefie, będzie wykonane z całym pietyzmem. Ale niech pan się śpieszy, bo pan ma być tam przed siódmą. Szanowanie. Przepraszam pana bardzo. Proszę, że? Chwileczkę. Pan zdaje się jedzie do panny Madeckiej. Tak jest. Pan pozwoli, że pana podwiozę. Nie. Mam do pana małą prośbę. Wytłumaczę to panu w drodze. Może pan być łaska. Nie. Ale proszę bardzo, proszę bardzo. Niech pan się nie krępuje, proszę. Dziękuję. To zdaje się, ale Jarusz 42, tak? Tak jest. No świetnie. Więc... Niech pan pamięta, ja szukam pary dla mojego pieska. I niech pan zapyta panny Madeckiej, czy się na to zgodzi. Z całym natchnieniem. Dobrze, ja jutro wpadnę do zakładu, to pan mi da odpowiedź. Do widzenia panu. Moje uszanowanie. Proszę bardzo. Wszystko będzie załatwione. Bardzo panu dziękuję. Mam na obserwacji, panie dyrektorze, pewnego gościa. Wydaje mi się bardzo podejrzanym. Robi wrażenie, że poluje na biżuterię pani prezesowej Madeckiej. O! Jeszcze nie jestem tego pewien. Panie James, proszę go nie spuszczać z oka. Fryzjer przyszedł. Proszę go tu wprowadzić. Słucham. Proszę? To pan? Tak, to ja. Pani wzywała fryzjera. Właśnie mnie przysłano z zakładu. O nie, pan mnie czesać nie będzie. Niech znowuż wyglądać jak maszkara. Ale proszę pani, tym razem pani będzie uczesana fenomenalnie. Ja chciałbym się zrehabilitować. O bardzo, bardzo panią proszę. Nie, 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 wykluczone. No ależ proszę pani, jeżeli pani nie pozwoli się teraz uczesać, to ja stracę posadę. Moja posada wisi na włosku. Tak ściśle mówiąc, na pani ślicznym włosku. Więc? No dobrze, ale jeżeli pan mi jeszcze raz zepsuje uczesanie... To sam sobie wymierzę karę. Skaczę z giebonu. A czy nie byłoby lepiej, gdyby pani o tutaj usiadła? A dlaczego? Proszę pani, dlatego, że tu jest okno i będzie więcej światła. Więc uczesanko, tak jak zwykle, tutaj loczki, tutaj gładko, a tutaj waleczek. Może pani być przekonana, że tym razem uczeszę panią jak sam mistrz Antoine. Więc zaczynamy. Zabieramy się do roboty. Wie pani, są chwile w życiu fryzjera, gdy jest naprawdę szczęśliwy, że jest fryzjerem. To taka wielka rozkosz czesać panią. Niech pan tyle nie mówi, znowuż mi pan popsuje fryzurę. No znowu? Proszę pani, pani mi zabroniła mówić. Fryzjer w robocie musi albo mówić, albo śpiewać. To już wolę, żeby pan śpiewał. Przyjdzie dzień, zwykły dzień, taki sam jak wszystkie inne dni miesiąca. I ten dzień, zwykły dzień, nagle będzie najpiękniejszym dniem z tysiąca. Pada deszcz, złota wiatr, a dla ciebie świat istonie w blaskach słońca. Inne dziś oczy masz, widzisz ja. Słyszałem, że się pański bramkarz wczoraj potłuch na treningu, co? Nic podobnego, jest w najlepszej formie. Panie portierze, dlaczego nie przesłano mi wody bulardowej? Ja najmocniej pana przepraszam, ale to chłopak zawinił. Ja w tej chwili to sam załatwię. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Co się panu stało? Mnie? Mnie nic. To po co panu woda gulardowa? W Kanadzie każdy pije na czczo szklankę gulardowej wody. Na wzmocnienie kości. Stary gulard pił. Ciekawe, a wie pan, że nie słyszałem o tym nigdy. Prześliczną pogodę mamy dzisiaj.
Słoneczko świeci od rana. A tak, narciarze będą mieli używanie. Pan pewnie świetnie na nartach jeździ, co? Tak. No, dziedzicznie obciążony, proszę pana, ojciec, dziadek, wszystko z pietyzmem. To wybierzemy się w ogóle, co? Proszę. Świetnie. Góry, a proszę, z całą aprobatą. Idziemy. Idziemy. Nie pozwoli się teraz uczesać, to ja stracę posadę. Moja posada wisi na włosku, tak ściśle mówiąc, na pani ślicznym włosku. Wiem? No dobrze, ale jeżeli pan mi jeszcze raz zepsuje uczesanie, to sam sobie wymierzę karę, skaczę przez giebony. A czy nie byłoby lepiej, gdyby pani o tutaj usiadła? A dlaczego? Proszę pani, dlatego, że tu jest okno i będzie więcej światła. Więc uczesanko, tak jak zwykle, tutaj loczki, tutaj gładko, a tutaj waleczek. Może pani być przekonana, że tym razem uczeszę panią jak sam mistrz Antoine. Więc zaczynamy, zabieramy się do roboty. Wie pani, są chwile w życiu fryzjera, gdy jest naprawdę szczęśliwy, że jest fryzjerem. To taka wielka rozkosz. Czesać panią. Niech pan tyle nie mówi, znowuż mi pan popsuje fryzurę. No znowu? Proszę pani, pani mi zabroniła mówić. Fryzjer w robocie musi albo mówić, albo śpiewać. To już wolę, żeby pan śpiewał. Idzie dzień, zwykły dzień, taki sam jak wszystkie inne dni miesiąca. I ten dzień, zwykły dzień, nagle będzie najpiękniejszym dniem z tysiąca. Pada deszcz, złota wiatr, a dla ciebie świat istonie w blaskach słońca. Inne dziś oczy masz, widzisz jasność tam, gdzie dzień. Bo to przyszedł twej miłości pierwszy dzień. A teraz czekam wyrok. Proszę, czy mam skoczyć z giewontu? O, ślicznie mnie pan uczesał i bardzo ładnie pan śpiewał. W takim razie, czy mogę panią prosić o wynagrodzenie? O. Ile?
dwie godziny wspólnej wycieczki w góry. Co? Lili idzie z nami? Jaka piękna fryzura. O, kto cię tak pięknie uczesał? To zasługa pana... Jerzego. Pan mnie też musi uczesać. A kiedy pan będzie wolny? Proszę pani, na razie jestem bardzo zajęty, ale jutro wszystkim panią chętnie służę. Moje żona moja, moje żona moja, pan widzenia, moje żona moja. I zerwę ze stanem kawalerskim. Ale dlaczego baron się nie pokazuje? Zamknął się w swoim przedziale i opracowuje plany strategiczne przed meczem. Ale zapomniano pani powiedzieć, panno Idalio. Nasze szanse idą w górę. Niech pani sobie wyobrazi, że filar drużyny metal bramkarz Toporek zwichnął nogę. Toporek zwichnął nogę? Ależ to sensacja! Czy mogę dać tę wiadomość do młodego tygodnika sportowego? Potem teraz pełni pani funkcję mojej osobistej sekretarki, a nie współpracowniczki prasy sportowej. Tak jest, panie baronie. Jak dawny. No, moja droga. Proszę cię, nie wyrażę się w ten sposób o człowieku, który wkrótce wejdzie do naszej rodziny. Wykluczone. Znaczy, że wygrałby ten mecz. A do tego chyba nie dojdzie. Prawda? Nie wiem, o co chodzi, ale jak szef mówi prawda, to prawda. Witam pana baronie. Słyszałem, że spotkała pana wielka przykrość. Wypadek z Toporkiem. Bardzo panu współczuję. Bardzo dziękuję panu za współczucie. Ale ja ten mecz i tak wygram. Pozwoli pan sobie przedstawić. Mój nowy sekretarz, który jednocześnie jest znakomitym chłopcą. To proszę. Radyjska szkoła. Niedawno wrócił z Kanady. A to... bardzo mi przyjemnie. Prędko pan znalazł sobie zastępcę. Dawno pan gra w hokeja? Ja? A tak, od pradziadka, proszę pana, jeszcze tak. Pradziadek grał, dziadek, babcia, ojciec, tatuś, mamusia. Wszyscy przodkowie w prostej linii. A jestem dziedzicznie obciążony. Ciekawe, bardzo ciekawe. Pamiętam jak dziś, rano, piątek, czwartek zdaje się. Piątek. Dlaczego pan ciągle myli te dni? Więc piątek rano. Kanada. Proszę pana, śnieg fantastyczny. 60 stopni mrozu. Wie pan tak. Cała nasza rodzina na lodzie. Po jednej stronie ustawiły się kobiety, po drugiej mężczyźni. Jako małe bobo, jeszcze w sukience po stronie kobiet, grałem ja. Dzięki czemu zwyciężyły kobiety. Aczkolwiek mój dziadek, stary Eskimos, grał w przeciwnej bramce. Cudowny człowiek. Panie, całe życie był brunetem. Taki czarny. Ani jednego siwego włosku. Widzi pan, baronie? To prawdziwy ród sportowców. To u nas jest rodzinne, to mnie weszło mocno w krew, że starość to bujda, to blef. Mój dziadek miał lat 120, a uprawiał sport. Boisko i góry i kort. Właśnie taki człowiek jak pan jest mi teraz potrzebny. Niech pan mi nie odmawia, pan musi ze mną pojeździć. Tak. Wileczka, do Zakopanego po co? No niechże pan panu prezesowi nie odmawia. Dobrze, panowie muszą zrozumieć, ja 3 dni temu objąłem posadę, ja jestem człowiek związkowy. Wiem, wszystko rozumiem i przewidziałem wszystko. No przecież takie proste. Jutro jedzie pan i wszystko w porządku. Rozumie pan? Nie rozumiem. Ja nie dzwonię. No tak, dzwonią. Proszę pana, przecież pan musi jechać. Ja nie dzwonię. Ma otworzyć. To może ja. Nie, to już ja otworzę. Niech pan ses będzie łaskaw sam wytłumaczyć. Drogi panie wtorek. Czwarty. Tak. Wybaczcie. Tam do kogo? A tutaj zdaje się zamawiano fryzjera. No, nareszcie pan przyszedł. Tylko prędzej, bo mi się stanie spieszkę punktualniejszy. Przepraszam bardzo, ale... No, dobrze. Pan musi koniecznie zostać moim sekretarzem, panie. Ja nie umiem pisać na maszynie, a sekretarz musi. Nie musi, nic nie musi. Musi tylko jechać jutro ze mną do Zakopanego. Pensja 600 zł miesięcznie, panie. Takiego powodzenia w życiu nie miałem. Więc? Tak jestem dziwnie zakolowany, że wieczorem dam odpowiedź. Bardzo pilnie. Niech pan idzie teraz do domu i zadam się. Dobrze, moje szanowanie. Dojdę.
Przepraszam, panie prezesie, ale ja właściwie tutaj zostałem wzywany zupełnie w innej sprawie. Tak, to tylko dla zamaskowania. A, moje uszanowanie. Do widzenia, do widzenia. Trochę mi się pomyliło, proszę pani. Zapomniałem, gdzie loczki, a gdzie fale. Ale no, że bardzo ładnie. Proszę. Co to jest? Co pan ze mnie zrobił? Pan chyba jest pijany. Jak to nie podoba się pani? Mój Boże, okazuje się, że nie tak łatwo jest czesać. A to może... bezczelność! Można poprawić, słuchaj. To za bezczelność, proszę wyjść! Proszę wyjść! Ja nie! Ja nie! Halo? Tu zakład fryzjerski. Co? To okropne. Bardzo szanowną panią przepraszam. To nowicjusz. Już ja z nim pomówię. Tak. Moje uszanowanie. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Pan się jeszcze tutaj pokazuje? Proszę? Precz! Pan skompromitował firmę! Panie szefie, niech pan pozwoli. Na nic nie pozwalam. Pan tu już nie pracuje. Aha, ja tu już nie pracuję. Tak. Pan szef ma rację. Ja tu już nie pracuję. Można zadzwonić? Ja was dogonię, tak? Wie pani, to bezcelowe było, bo tu już ja jednego szusa, prawda, i nie dogonicie mnie. Nie, jedziecie. Ja was... No co, jedziemy? Nie, jedziecie, ja was dogonię. To dlaczego pan stoi? Jedźcie państwo, jedźcie, ja was dogonię. Dobrze. Z lyżwami. A mówiłem, żebyś się uczył. Kiedy szef jeździ cały dzień na lodzie, przecież nie będę się uczyć na jego oczach. Dudek, mam świetny sposób na to. Posłuchaj. Często bywa tak jak w piosence. I dla nas przyszedł ten dzień. Ten pierwszy dzień, kiedy... Zdaje się, że pan się za bardzo przejął tą piosenką. A moje ubranie już na pewno wyschło. I możemy iść. Proszę bardzo. Niech pani się przebiera. Nie będę przeszkadzał.
może pan wejść. Niestety musimy zaczekać, bo ubranie jeszcze mokre. Mokre? A jednak jest tak, jak w piosence. Słuchajcie no, przyszło czterech narciarzy, zjeżdżają do Zakopanego. To może byście się z nimi zabrali. Będzie bezpieczno, bo mają pochodnie. Dobrze, dobrze, ja już się ubieram. Chodźcie, gazdo, pan się przebierza. Dobra. Pan wstaje. Panie Czwartek, niech pan się nareszcie obudzi! Panie Czwartek, trzeba się ubierać, dziś jest mecz. Tę sprawę trzeba nareszcie wyjaśnić. Proszę, gdzie jestem? Co ze mną było? Zabłądził pan w górach. Ledwieśmy pana uratowali. Po co uratowali? No jak to po co, no? Wyratował mnie z opresji pewien bardzo miły pan. Gdyby nie on, byłoby ze mną kiepsko. Cóż to taki? Przeciwnie. Jedyne, co mi się w panu podoba, to właśnie pański fach. Ciekawe. Więc pani podoba się tylko to we mnie, że jestem fryzjerem? Tak. Nic więcej? Nic. Ta. Niech pan przestanie gwizdać, bo mnie to denerwuje. A przecież to jest ta sama piosenka, która się pani podobała. Ale teraz mi się nie podoba. Trudno. To nie. Co pan tam znowu mruczy pod nosem? Nic nie rozumiem. Proszę bardzo. Ja mogę wyraźniej. Przyjdzie dzień. Zwykły dzień. Taki sam jak wszystkie miesiąca. I ten dzień, zwykły dzień, nagle będzie najpiękniejszym dniem z tysiąca. Pada śnieg, buczy wiatr, a dla ciebie płonie blaska w słońcu. Inne dziś oczy masz, widzisz jasność tam, gdzie cień. Bo to przyszedł twej miłości pierwszy dzień. Tak, proszę pani. W życiu często bywa tak jak w piosence. I dla nas przyszedł ten dzień. Ten pierwszy dzień, kiedy... Zdaje się, że pan się za bardzo przejął tą piosenką. A moje ubranie już na pewno wyschło i możemy iść. Proszę bardzo. Niech pani się przebiera. Nie będę przeszkadzał. Bo ubranie jeszcze mokre. Mokre?
Okazuje się, że fryzjer też się czasem przyda, chociaż wiatr nie potargał loczków. Ale pani strasznie przemokla. Musi się pani na gwałt osuszyć. Chodźmy, tam jest niedaleko schronisko. Tak, zimno. Aleście przemokli. Właśnie. Pani wpadła do potoku i musi się przebrać. Może macie coś takiego? Daj bym tam nie miał. Przebierze ma gaźninkę z okej, będzie dobre. Poczekajcie, zaraz przyniosę. A dajcie nam gorącego mleka. Dobre, dobre. Niech pani napije się gorącego mleka, to pani dobrze zrobi. Dziękuję. Dlaczego pani się dąsa? Czy towarzystwo fryzjera panią tak razi? O nie, przeciwnie. Jedyne, co mi się w panu podoba, to właśnie pański fach. Ciekawe. Więc pani podoba się tylko to we mnie, że jestem fryzjerem? Tak. I nic więcej? Nic. Tak. Niech pan przestanie gwizdać, bo mnie to denerwuje. A przecież to jest ta sama piosenka, która się pani podobała. Ale teraz mi się nie podoba. Trudno. To nie. Co pan tam znowu mruczy pod nosem? Nic nie rozumiem. Proszę bardzo. Ja mogę wyraźniej. Przyjdzie dzień. Zwykły dzień. Taki sam jak wszystkie miesiąca. I ten dzień, zwykły dzień, nagle będzie najpiękniejszym dniem z tysiąca. Pada śnieg, buczy wiatr, a dla ciebie płonie blaskaw słońca. Inne dziś oczy masz, widzisz jasność tam, gdzie cień. Bo to przyszedł twej miłości pierwszy dzień. Przyszedł ten dzień, ten pierwszy dzień. Zdaje się, że pan się za bardzo przejął tą piosenką. A moje ubranie już na pewno wyschło i możemy iść. Proszę bardzo. Niech pani się przebiera. Nie będę przeszkadzał. Bo ubranie jeszcze mokre. Mokre? A jednak jest tak, jak w piosence. Słuchajcie no, przyszło czterech narciarzy. Zjeżdżają do Zakopanego. To może byście się z nimi zabrali. Będzie bezpieczno, bo mają pochodnie. Dobrze, dobrze, ja już się ubieram. Chodźcie, gazdo, pani się przebierze. Dobra. Thank you.
Panie Czwartek, niech pan wstaje. Panie Czwartek, niech pan się nareszcie obudzi. Panie Czwartek, trzeba się ubierać. Dziś jest mecz. Tę sprawę trzeba nareszcie wyjaśnić. Proszę. Gdzie jestem? Co ze mną było? Zabłądził pan w górach. Ledwieśmy pana uratowali. Po co uratowali? No jak to po co, no? Wyratował mnie z opresji pewien bardzo miły pan. Gdyby nie on, byłoby ze mną kiepsko. Cóż to taki coś z towarzystwa? Mamusia go dobrze zna. To ten pan z pieskiem. Co? Fryzjer? Zdaje się, że to jest detektyw hotelowy. No na co pan czeka? Proszę mnie ogolić. To jest fryzjer? Tak goli fryzjer? Rzeczywiście, tak goli rzeźnik. Albo szczur hotelowy, który udaje fryzjera. Tak. Jestem zerwowany, bo za chwilę przyjdzie moja klientka. Moje szanowanie pani. Moje szanowanie. Czy to się popsuło? Dziękuję panu, sama sobie poprawiłam te loczki. Przyszłam właściwie dlatego, że wczoraj zapomniałam panu zapłacić. Aż, proszę pani, ja prosiłem o inną nagrodę. A, chodzi panu o tę wycieczkę. Tak. Proszę bardzo, właśnie teraz wybieram się w góry. No cudownie. Ale pan chyba jest zajęty. Wątpię, czy pański szef pana zwolni. Ale proszę pani, jestem zupełnie wolny i szczęśliwy, że będę mógł pani towarzyszyć. Proszę mnie uczytać. Proszę mnie uczytać. Ale mnie się śpieszy i ale, mnie pan musi... Ale proszę pani, ja chętnie panią służę, ale naprawdę w tej chwili nie mam czasu. Nie, proszę pani, proszę pani, wykluczone. Dzisiaj czesać nie mogę, ja mam wolny dzień, proszę pani. Fryzjer musi czasem czesać. Ja pana nie muszę. Bardzo wziętym fachowcem. Wobec tego ogromnie żaluję, ale muszę iść. Ale proszę do pani, widzenia. Ale proszę pani, chwileczkę, przepraszam pani bardzo. Proszę pani, chwileczkę, proszę. Ale proszę, proszę, niech pani siada, ja proszę. Proszę, proszę, proszę bardzo. Nie bardzo. Dlaczego? Proszę pani, za dużo zjadłem na śniadanie. A co pan zwykle jada przed meczem? Zwykle tak kilo koniny, proszę pani, o jajczyn, to 12 jajek, następnie prawie rolmopsy 4, 2 śledzie, to na łódko, karpia, kiszka, kaszara, to... Zaraz, nie, bo ja nie zdążę zanotować. Tak, ja bardzo przepraszam pani, ale jest bardzo ciężko, tak czuję, muszę potrenować, pobiegać, muszę, proszę pani, tak. Gdzie pan tak tyłem galopuje? Przed siebie, proszę panią, przed siebie. A może być ze mną z góry? Ale z największą przyjemnością, aby jak najdalej stąd. No to świetnie, chodźmy. To ja wezmę narty, może przepraszam. Od biegów. Więc pan biega także. Wcale mu porę maniaka. Zaraz pani pokażę. Raz, dwa, trzy. O. Ogolić proszę. Moje uszanowanie panu.
Dodek, jak się masz? Serwus Adaś, co ty tu robisz? Twój zakład? Tak, wydzierżawiłem go na sezon. A ty co tu robisz? Wycieczka, pociąg popularny. Nie, nie, brat, ja przyjechałem z jednym fabrykantem w charakterze osobistego sekretarza. Oho, świetna posada. Niczego sobie, wiesz, tylko mój szef ma kręćka na jednym punkcie. Chce, żebym jeździł na lodzie i grał w hokeja. Ubrdał sobie, że jestem świetnym hokeistą z Kanady. Zechce, szanowny pan, zatrzymać ten pokój, bo my mamy teraz wielki zjazd gości. Fis, pan rozumie. Może później zwolni się coś lepszego. No dobrze, na razie niech będzie. Proszę bardzo. Zaraz, zaraz! Ja też jadę. Liczny Bellington. Dawno nie widziałem tak pięknego okazu. A bo trzeba wiedzieć, że moja Heidi to prawdziwa arystokratka. W jej żyłach płynie autentyczna niebieska wsiakrew. Ekskluzy. Chciałam powiedzieć, że w żyłach Heidi nie płynie wsiakrew. Znowu do... Wiedzi jaskonale, co pani chciała przez to powiedzieć. Właśnie chodzi o to, że ja mam takiego pieska, jak pani Bellington. Proszę państwa. Zaraz, zaraz. Niech mi pan pozwoli dokończyć. Heidi jest wnuczką słynnej suczki nagrodzonej na londyńskiej wystawie w 1937 roku. Tak. Przy sposobności pokażę panu rodowód. Bardzo będę pani wdzięczny. Nie dlatego Heidi interesuje, bo ja mam również takiego Bellingtona. Podoba ci się ten piesek? Jego pan jest bardzo miły. Co to za fotografia? Poznałam w windzie bardzo miłego człowieka, bardzo kulturalny i dobrze ułożony młodzieniec, prawdziwy arystokrata. Wiesz, ma takiego samego...